like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Paulina, widzimy się ponownie na kanale Zielony Listek. Słuchajcie, ostatnio otrzymałam od was bardzo, bardzo dużo pytań odnośnie geominu, tego jak moje rośliny mają się w tym geominie po około 2 miesiącach od przesadzenia i uznałam, że no, tych roślin mam kilka właśnie w tym podłożu, dlatego uznałam, że może to być ciekawy materiał na kolejny odcinek. Dlatego też dzisiaj przedstawię wam taką małą aktualizację, jak te rośliny się trzymają. Powiem wam od razu, że nie jestem tutaj, aby reklamować to podłoże, po prostu podzielę się własnymi odczuciami. I dla tych, co nie wiedzą, geomin to są takie kosteczki z wełny mineralnej, w których możemy uprawiać rośliny. Więcej na ten temat pokazywałam wam w 2 odcinkach z serii Się dzieje na stole. Podlinkuję wam je pod filmem w opisie. Najwięcej pytań pojawia się o tą trójkę filodendronów, czyli White Knight, White Princess i White Wizard. I teraz troszeczkę wam o nich opowiem. Już jestem je w stanie odróżnić, bo one u mnie znacznie podrosły i już nie są takimi maluszkami. Słuchajcie, White Wizard ma się tutaj elegancko. A dlaczego? Popatrzcie sobie tutaj na te korzonki, które się tutaj wyprodukowały. Widać je tutaj też od góry, jak sobie rosną. Roślina wyprodukowała, zresztą wszystkie trzy, naprawdę fajny system korzeniowy. Jak widzicie, idzie tutaj nowy piękny listek, który posiada ładną biel, także już się nie mogę doczekać. Jeden listek niestety tutaj idzie na straty, to przez to, że ostatnio wyjmowałam z tego geominu tą roślinę i troszkę chyba korzenie się podsuszyło i roślinka się zbuntowała. No niemniej jednak jest to wspaniała i piękna roślina. Zobaczcie tutaj, ja ją muszę ponownie posadzić. Tutaj jest taki przyrościk, który też bardzo ładnie rośnie, także mam nadzieję, że będzie tu niedługo już druga roślina. Muszę sobie tego White Wizarda posadzić niestety jeszcze raz, bo troszeczkę tutaj namieszałam, ale jak widzicie, te korzenie tutaj naprawdę fajnie rosną. Widać, że to są białe, młode przyrosty. Kolejną doniczuszkę, jaką mam, to jest White Knight. Równie piękna roślina, jest największy z tej trójki. No, były to takie maluchy, maluchy, a zobaczcie, jakie to są już duże rośliny. Ja jestem naprawdę zachwycona tym, jak one sobie poradziły w tym geominie. Idzie tutaj nowy listek, nowa piękna rureczka. Jeśli chodzi o korzenie, to one już tutaj sięgają na doniczki, już wam pokazuję. Są już tutaj na dnie, a nie sięgały dalej niż połowa wcześniej. Też widziałam takie świeżutkie, różowiutkie. Mamy tutaj też dolne przyrosty, które ładnie sobie rosną. No i ten liść się tutaj rozwija i też ma dużo bieli, także jaram się. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Dzięki tym filodendronom mam potrójną przyjemność obserwowania tych białych wariegacji i czekania na te listki. Także naprawdę super, piękne roślinki. Jak dla mnie to po prostu urosły błyskawicznie. No i trzecia roślinka, niestety tutaj nie mam przezroczystej doniczki. Jest to najdrobniejsza roślinka z najdrobniejszymi listkami, która wypuściła całego białego listka, to znaczy rozwija go tutaj. Jestem ciekawa, co to z tego będzie. No i ta princeska tak się ma, jakbym miała wybierać, to byłaby na trzecim miejscu na podium, ale i tak sobie też świetnie radzi. Wypuszcza sobie tutaj pięknie nowe listki, żyje, rośnie i wydaje mi się, że jest zadowolona.
Chociaż tutaj widzę tego malutkiego listka, też odrzuca, bo mi tutaj on żółknie. Natomiast mam nadzieję, że jak ona się rozkręci, to będzie lepiej i lepiej. Jeżeli chodzi o te trzy maluszki, to jestem naprawdę bardzo zadowolona, jak one sobie poradziły w tym geominie. I nawet pokusiłabym się o przesadzenie do geominu Philodendrona Ring of Fire, którego Wam ostatnio pokazywałam. I mamy tutaj kolejnego maluszka. To jest ta sadzonka syngonium albo variegata. Tutaj się staram odratować sadzonkę jedną, ale to na razie nie patrzcie. Natomiast ten maluszek tutaj wypuścił tego listka i też sobie fajnie rośnie. Także sobie radzi i tutaj nie ma za dużo co mówić, bo on przez rok stał w wodzie, więc miał piękne korzenie hydroponiczne wykształcone. Także maluszki mamy za sobą, możemy teraz przejść do większych roślin. No i zacznę od takiej mojej małej porażki. Porażki, nie porażki. Sama nie wiem, jak to nazwać. Zobaczcie, to jest to anturium, które jako taki ratunek ostatniej szansy przesadziłam. Też wtedy w tym odcinku się dzieje na stole. Ono sobie tutaj dosyć ładnie radziło, ale ostatnio zauważyłam, że niestety, mimo że troszkę tych korzeni mu tutaj rośnie, to one też tutaj zaczynają gnić. No i będę musiała z tym zrobić porządek. Nie było tutaj tych dwóch, tego liścia i tego przyrościku tutaj, takiego dzióbka, który niestety zasycha. Także to anturium ma tutaj u mnie ciężki żywot, ciężką przeprawę. Ja je kupiłam w momencie, gdy nie wiedziałam jeszcze, jak się opiekować anturiami za bardzo. No, pielęgnowałam je po prostu tak jak resztę moich roślin. No, a tutaj jednak anturium potrzebuje troszeczkę innego traktowania. Na przykład potrzebuje innej dawki nawozu niż wszystkie rośliny. Troszeczkę innych warunków, no i niestety wyszło jak wyszło. Na razie jest to troszkę dołujące, no ale jeszcze mu daję szansę, zajmę się tam tymi korzeniami niedługo. Może jeszcze coś z niego będzie. A jeśli nie, no to trudno, nic nie zrobię. Moi drodzy, gwiazdą tego odcinka to będzie chyba ta maranta. Tą marantę sobie przesadzałam właśnie z Wami w tym drugim odcinku na temat geominu i ona tutaj sobie radzi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie, te rureczki właśnie tutaj świadczą o tym, że tej marancie jest dobrze. Wypuszcza rurkę za rurką. Jeśli chodzi o korzonki, to one są bardzo drobne, bo maranta ma drobny system korzeniowy. Może ewentualnie tutaj się coś przebiło do ścianki. Może zauważycie takie bardzo drobniutkie korzonki w jednym miejscu. Ja je tutaj widzę i pojawia się ich tutaj coraz więcej, także fajnie jest jej w tym geominie i bardzo mi się podoba właśnie. I bardzo się cieszę, bo jak była w ziemi, to nie nadążałam jej podlewać, a tutaj po prostu rośnie świetnie. Jestem z niej dumna. Wszystkie sadzonki też po zagęszczeniu się przyjęły. No i te rureczki tutaj są cudowne. Czekam zawsze, aż się rozwiną. Jeżeli chodzi o nawożenie i podlewanie, to używam takiego samego nawozu i takiego samego sposobu podlewania jak w hydroponice, czyli mocno zalewam ten geomin, gdy już przeschnie w większej części, kiedy już ta doniczka jest taka bardzo lekka i używam takiego samego dawkowania nawozów jak do ponu. No wiadomo, że nie może to być tylko nawóz organiczny typu biohumus, bo wtedy mogłyby się zadziać niefajne, niepożądane rzeczy. Natomiast faktycznie mogę tutaj potwierdzić, że ten geomin jest bardzo porowaty, ma dużo tego powietrza i te korzenie oddychają, bo wspaniale się system korzeniowy rozwija w tym geominie po przesadzeniu. Nawet się bałam przy tej marancie, bo nie oczyściłam jej dobrze z ziemi, ponieważ te korzonki były tak drobne, że nie chciałam wszystkich oderwać, czyszcząc je pod wodą. No i słuchajcie, nic się tej marancie nie stało, ona nawet nie mrugnęła, a wręcz zaszczyciłam je kolejnymi nowymi liśćmi. Także super. No i moi drodzy, ostatnia roślina to jest to Epipremnum złociste, które, jak widzicie, urosło masakrycznie. Ja wiem, że generalnie Epipremnum rośnie bardzo szybko, zwłaszcza to podstawowe Aureum. Rośnie wręcz jak chwast, jak to niektórzy mówią, ale
U mnie epipremna nie rosły wcale tak szybko. W ziemi mam sadzonki, które po zakupie przez około 3-4 miesiące wyglądają nadal tak samo. Niestety nie mają najjaśniejszego miejsca. Mają mniej więcej takie samo miejsce jak to epipremnum, natomiast to wystrzeliło tak, że po prostu aż mi brak słów. W ogóle tutaj tych długich przyrostów nie było, a w ciągu 2 miesięcy ta roślina po prostu tak urosła. I ja największe zmiany właśnie widzę w tym epi. Była to tylko taka sadzonka, wiecie, bez długich pędów, zakupiona na zielonym parapecie. Może Wam tutaj wstawię zdjęcie dla porównania. A teraz jest to coś wspaniałego. Jedna z moich ulubionych roślin tak naprawdę. Wiem, że posiadacie zjawiskowe epipremna, gęste, ogromne. Natomiast no, ja jestem z tego epi bardzo, bardzo dumna. Widzę tutaj masę korzeni. Wiadomo, epipremnum też się bardzo szybko ukorzenia. Jest to łatwa roślina w ukorzenianiu, tak jak monstera, tak jak trzykrotka. Ale jeżeli chodzi o geomin, no to też dało tutaj ładnie radę. Mimo, że korzenie nie były tak do końca fajnie oczyszczone. Także zobaczcie, jaką mam teraz burzę zieleni. Tutaj na pewno będzie dobrze widać też te nowe białe korzonki. Także słuchajcie, no efekty mówią same za siebie. Nie muszę nic reklamować. Przetestowałam jako konsument, który kupuje dużo różnych akcesoriów do roślin, dużo nowości, dużo roślin. I z czystym sumieniem mogę polecić podłoże, jakim jest właśnie geomin. Jeżeli szukacie sobie czegoś nowego, żeby sobie urozmaicić hodowanie roślin, no to jak najbardziej polecam. Ja wychodzę z założenia, że musimy, a w zasadzie powinniśmy karmić mózg cały czas czymś nowym, ponieważ tylko wtedy się uczymy i rozwijamy. Nie fajnie jest według mnie stać w miejscu. Ja wtedy się lepiej czuję, jak coś się dzieje, są jakieś zmiany, czegoś próbuję nowego i geomin był właśnie tego przykładem. Myślę, że sobie jeszcze zakupię jedno opakowanie, bo mam mały plan na kilka roślin, a na razie naprawdę jestem tutaj bardzo zadowolona z efektów i mogę na tą chwilę tyle powiedzieć. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dawajcie koniecznie znać, jak tam Wasze odczucia odnośnie tego podłoża. Wiem, że też pojawiły się osoby, które już od dawna, zanim ten geomin pojawił się w takiej sprzedaży online, od dawna sobie go wykorzystywały do ukorzeniania swoich sadzonek. Także czekam na Wasze komentarze. Co o tym myślicie? Czy bylibyście skłonni przenieść swoje roślinki właśnie do tego podłoża? Pamiętajcie o łapkach w górę, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!